Czeka nas więcej niż tydzień, 10 dni, a w sumie jeszcze więcej, jeżeli wliczając nie tylko Wilno, naprawdę dobrego polskiego kina. I czeka tradycyjnie program główny z najlepszymi, najnowszymi filmami, z filmem dla dzieci całej rodziny, z filmem dokumentalnym o hospicjum i z udziałem i siostry Micheli Rak, i reżyserki pani Kingi Dębskiej. Czeka też tradycyjnie program specjalny, który w tym roku nazwaliśmy Kino Wolności. I wiadomo, że tak jak program specjalny, tak nasze hasło w tym roku 100% kina, 100% wolności jest związane też z tym, że Polska, tak samo jak Litwa, w tym roku obchodzi stulecie swojej niepodległości, odzyskania niepodległości. I to też jest ważnym akcentem, ponieważ te 100 lat i te zmiany, które zachodziły w państwie polskim, miały duży wpływ na rozwój kultury, i wolności, i kinematografii między innymi. Będziemy gościć reżyserkę filmu dla dzieci i całej rodziny, panią Martę Karwowską. I, po seansie dziennym, na który bardzo zapraszamy młodzież szkolną w Multikinie 3 października, zapraszamy na spotkanie z panią reżyser, która opowie o filmie i może o tym, co ją natknęło, żeby zrealizować ten film. Też będziemy gościć reżyserów filmu z programu specjalnego Solidarność według kobiet. To jest film dokumentalny z 2014 roku. Film bardzo osobisty dla reżyserki, pani Marty Dzido. Także naprawdę też bardzo gorąco zapraszam na spotkanie z panią Martą Dzido i Piotrem Śliwowskim, z twórcami filmu w kinie Skalwie. Oprócz tego zagości w Wilnie reżyserka Kinga Dębska, której filmy litewscy widzowie już mieli okazję oglądać i na festiwalu Kino Powasteris. I aż 2 jej filmy będą u nas na naszym festiwalu filmu polskiego. Będzie pokazana jej jedna z najnowszych komedii Plan B oraz film szczególny, film dokumentalny, na który przyjedzie, właśnie na ten seans przyjedzie pani Kinga. To jest film o hospicjum, Chce się żyć. I bardzo gorąco zapraszamy na ten seans, na którym też będzie obecna założycielka tego hospicjum, siostra Michaela Rak, oraz reżyserka i producent filmu. Projekcja tego filmu, premiera światowa tego filmu odbędzie się w Wilnie 9 października w kinie Multikino. W tym roku festiwal odbędzie się w 7 miastach, tradycyjnie w Wilnie, w 3 kinach, czyli Multikino, Skalwie i Paseke. W Skalwie odbędzie się program specjalny, oprócz innych filmów festiwalu. Też będziemy w Solecznikach, wracamy do Solecznik po remoncie, będziemy w Morzejkach, będziemy po raz pierwszy w Ukmiergie i będziemy w Kownie. Bilety są dostępne w kasach kin albo centrów kultury poza Wilnem i większość kin też sprzedaje w internecie, prowadzą sprzedaż biletów. Bilety są naprawdę w dostępnej cenie lub wstęp jest wolny, także gorąco zapraszam wszystkich miłośników kina lub tych, którzy jeszcze nie zdążyli, a może to ich będzie pierwsza, ale nie ostatnia przygoda z kinem polskim.